Posiedzeniu Sejmu rozpatrywany jest projekt ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego oraz ustawy Prawo o prokuraturze. Zakończyliśmy w tej chwili debatę. Za chwilę będzie kolejne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, bo złożyliśmy dwie poprawki do tego projektu. A generalnie najważniejszą sprawą to zdaniem wszystkich posłów Koła Parlamentarnego Polska 2050 jest to, że Polska powinna niezwłocznie przystąpić do wspólnego europejskiego projektu, jakim jest Prokuratura Europejska. A tego niestety w projekcie tej ustawy nie ma. Dlatego po wczorajszym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości stwierdziliśmy, że konieczny jest projekt uchwały, by Sejm wezwał rząd do działania w tej sprawie. A konkretnie opowie o tym pan poseł Paweł Zalewski. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Będziemy składali projekt uchwały Sejmu zobowiązujący rząd do podjęcia działań mających na celu członkostwo Polski w Prokuraturze Europejskiej. Nie rozumiemy, dlaczego rząd i większość sejmowa uważa, że funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej, organu Unii Europejskiej, organu powołanego zgodnie z traktatami, które Polska przyjęła, w jakikolwiek sposób może grozić suwerenności Polski. Nie rozumiemy również, dlaczego rząd, który tak wielką wagę przykłada do walki ze zorganizowaną przestępczością transnarodową, związaną na przykład z wyłudzaniem VAT-u, pozbawia się niezwykle istotnego i skutecznego instrumentu walki z tymi przestępstwami. Nie znamy odpowiedzi, PiS nie tłumaczy dlaczego. My uważamy, że w interesie Polski, w interesie polskich podatników, bo to polscy podatnicy również składają się na budżet Unii Europejskiej, to polscy podatnicy ponoszą straty w wyniku kradzieży pieniędzy europejskich, ale także w wyniku tych wielkich przestępstw transgranicznych, na przykład VAT-owskich, że w interesie Polaków jest przystąpienie do tej prokuratury, że jest to zgodne z interesem polskiego państwa i jest to zgodne z długofalową wizją Europy, którą Polacy przyjęli w referendum akcesyjnym. Nie zgadzamy się także z argumentem, że kilka państw do tej pory do Prokuratury Europejskiej nie przystąpiło, bo podkreślamy, że 22 państwa już to zrobiły, więc jak najszybciej Polska niech będzie tym 23 krajem. Zachęcamy wszystkie koła, wszystkie kluby sejmowe do podpisania tekstu tej uchwały. Uważamy, że właśnie na tym posiedzeniu, podkreślamy raz jeszcze, wezwanie przez parlament, przez Sejm, rządu do działania w tej sprawie jest jak najbardziej słuszne, a wręcz konieczne. Czy państwo macie pytania do nas? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.